Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Dzień dobry moi drodzy, moi kochani, powiedzcie mi, czy wy też tak macie, że nawet jeśli kogoś znacie, to strasznie nie lubicie o coś prosić? Ja tak mam i powiem wam, wiem już, że jedziemy do Włoch od ponad 2 lub 3 tygodni i lecimy już jutro. I dopiero dzisiaj zadzwoniłam do znajomego prosić, czy nas zawiezie. Zawsze tak robię, po prostu no nie lubię. Nieważne jak dobrze znam tą osobę, po prostu nie lubię. Nie lubię prosić o pomoc. Nie wiem, czemu jestem taka Zosia Samosia. Tak mnie tato nauczył być taką Zosią Samosią. I tak zostało. Ale dzięki Bogu jeszcze się wstrzeliłam, że jeszcze nas zawiezie. Że super, bardzo się cieszę. No bo tak jak no mówię, to ja organizowałam wyjazd. Także ja musiałam wszystko załatwić, musiałam załatwić psa, musiałam załatwić dojazd. Także super, że załatwiłam. Ciekawe, czy ktoś tutaj taki jest, też taki właśnie, taka dupa. Z kogo jest taka dupa? I jeszcze, hej, i jeszcze, co chciałam powiedzieć, to, że dzisiaj za pół godzinki przyjeżdża do nas dog groomer. Nie wiem, czy to już o tym mówiłam, przyjeżdża do nas pani swoim autem przystosowanym do tego, jak to nazwać, do zabiegów dla czworonogów. Czyli będzie Lunę kąpała, będzie Lunę suszyła, będzie przycinała jej pazurki, wszystko będzie robiła. Także super, bo w takim lokalnym tutaj u nas niestety nie było miejsca, a już jest ten czas, że przyszedł ten czas, że Lunka musi iść do groomera. Znaczy nie musi wcale, bo Lunka ani się w błocie nie tapla, ani nic. A pazury też ma krótkie, bo dużo chodzi. Ale wyjechałam za daleko. Bo dużo chodzi na asfalcie ze mną, ale zawsze coś tam się dotknie malutkiego. Także tak, będzie to dla mnie też nowy experience. Mam nadzieję, że Luna się bardzo nie zestresuje. I najśmieszniejsze, wiecie co jeszcze jest? To, że ostatnie dwie noce Radek pracował z domu, a jak o godzinie 5 musimy wyjechać z domu, to pracuje do samego rana. Także już ja widzę, ten pierwszy dzień we Włoszech będzie po prostu troszeczkę zmarnowany. Znaczy zmarnowany, wiecie, no śpiący będzie, no bo co, wyśpi się jedynie w... No jedźże! Boże, ktoś nie zna przepisów. Także tak, no szkoda. Może uda mu się kogoś innego wcisnąć gdzieś tam, ale zobaczymy. Powiem, że chłopaki mają jakieś też wakacje. Jej! Kto się cieszy na Włochy razem z nami? Ja się cieszę bardzo, powiem wam szczerze, ale ostatnio robiłam w ogrodzie i nie mogę ruszać ręką. Coś sobie gdzieś musiałam naciągnąć. Podobny ból do tego bólu, co miałam po szczepionce. Ale to nie to. Jeszcze kiedyś też sobie naciągnęłam właśnie mięsień i tak samo boli. Nie mogę ani wziąć głębokiego oddechu, ani się normalnie ubrać. Ciężko mi jest przerzucać biegi, bo mnie po prostu napierdziela. Dobrze, że dzisiaj w pracy już miałam chłopaka, który już wiedział wszystko, co robi, także nie musiałam tam za dużo się angażować, jeżeli chodzi o pracę fizyczną. Tyle dobrego. Ogólnie zastanawiamy się, co robimy w tym roku z holidayami, czy z wakacjami, z urlopem. Nie wiemy. Nie wiem, trzeba chyba pojechać raz, a porządnie gdzieś. Tak mówisz? No jakiś, ale nie... Ale nie wtedy, co ja mam urlop, to jest za wcześnie. Nie Kanary, bo Kanary już byliśmy, no, praktycznie wszędzie. No już byliśmy, Gran Canaria też byliśmy. Albo no. Meksyk, albo Dominikana, mi się wydaje, to co było na naszej kolejnej liście. Chyba, że chcesz do Stanów, ale... Stany... Do Stanów to można pojechać sobie zimą na... i zobaczyć ten... tego, jak to się nazywa, Kevina sam w domu, jak jest w Nowym Jorku. Chciałbym pojechać do Nowego Jorku. No bo wiesz, że Kevin to jest film. Tam nie. Kevin nie był jak sam w domu. Jak to nie? To jest prawdziwa historia, na faktach. Patrz, ile już lat leci, co? Tak, jak 101 Dalmatyńczyków. No, 101 Dalmatyńczyków, fajnie. Już nabijałem ostatnio. Co tu się dzieje? Tak ustawiłaś się. Nabijałem ostatnio taki ten, taka para jest. Nie wiem, czy TikTok, czy cholera wie, co to jest. Polka z Chińczykiem. No i u nich na święta to KFC się je. A w Polsce Jesus. Ogląda. No, a w Polsce ogląda Kevina. Kelvina się. Kevina, że to jest tradycja świąteczna.
Naprawdę się na święta tam? KFC, no. Fucking disgusting. Japonia albo w Chinach, nie wiem. No, no i takie tam, że kapciami rzucają w Polsce. Że to jest normalne. A nie wiedziałem na przykład, że w polskiej tradycji jest tak, że jak jesz u kogoś obiad, to jedyne co możesz na talerzu zostawić, to ziemniaki. Wszystko inne trzeba zjeść. Pierwsze słyszę taką tradycję. To nie jest tradycja, babę, to nie jest tradycja. Zawsze się mówiło w domu tak o, mięso to było taki towar, wiesz... Gatunkowy. Nie gatunkowy. Ekskluzywny. I bardzo rzadko było. No i było też zdrowe. I zawsze się mówiło, pamiętam, to na 100% u Ciebie też tak było. I nawet Ty tak robisz. To nie to, że ziemniaki możesz zostawić. To było, mamuś, ja już nie chcę, już jestem najedzona. Dobra, to zjedz tylko mięso. Albo dobra, to zjedz tylko sól. Możesz zostawić ziemniaki. No bo ziemniaki to tanie. Każdy miał, wiesz co chodzi. Dostęp do ziemniaków był tak bardzo było. Łatwy. I to nie to, że to tradycja, tylko po prostu się mówiło, zjedz to, co wiesz, bardziej... Dajmy na to wartościowe, no i droższe, nie oszukujmy się. Dobra, a co u Was się jadło? Bo u nas się jadło ziemniaki, a u Was? Kartofle? Jak się jadło ziemniaki? Ryby? Aha, u nas ziemniaczki. Czy grule? Co to grule? Mam znajomego z takim nazwiskiem. Grul? Kartofel. A na końcu? Dużo kartofli. Mogę się ogolić. Ale mi obwisa policzek. O no, poczekaj, pociągnę. Nie obwisa mi. To niedobre. Powinieneś powiedzieć, dzieci obwisa. Nic ci nie obwisa. Nic ci nie obwisa. O no! No i to ja mam tutaj tak i tak, to ma na czerwony przejechał, dostanie mandat. Widzisz, że są kamery ten na światłach? Lepiej się. To jakiś burek. A ona wczoraj znowu chciała wieczorem, tak później wieczorem iść na spacer. Dzisiaj pójdzie z nami do pubu. Nie wiem, czy chcesz do pubu. Chcę. Ja nie wiem, czy chcę. Ale ja chcę. Ale ja ci kupiłam piwko wczoraj. Gdzie? Dużą kobrę, 660 też. Jedną? No, a ile byś chciał? Piwo w liczbie pojedynczej nie istnieje. Tak. Zapytaj się każdego faceta, to ci to samo powie. Czy wypijesz piwo? Tak. A ile masz? Jedno, to nie chcę. Zawsze tak będzie. Ale będę miała już aparat i będę na wakacjach i będą drineczki. Będziesz piła ze słomeczki. A się zastanawiam się, czy będę mogła pić drineczki. O, to ci się ten gibona dupa zrobi, jak ty będziesz tylko takie ten... Gibona dupę to sobie zrobię później, bo... Nie zrobisz sobie ust. Bo... A, nawet a ogląda... o tym nie. A ty sobie możesz sobie, możesz tutaj ta. Mówić, nie. Będzie jola. No jak to będzie, trębacz. No to będziesz odwracał oczy w drugą stronę. Nie. I don't care. Moje usta, moje ciało, moje decyzje. Masz ładne usta, oczy się odwracają. Tak, ust. Ale dobra, słuchaj, coś ci powiem właśnie. Nie wiem jak to u mnie będzie, bo u mnie może być akurat odwrotnie. Ale na przykład Anka skończyła robić aparat i mówi, że jej się zapadły usta. Powiedziała właśnie, że po aparacie kształt ust jej się zmienił. A jak mi się zmienią, ja w ogóle bym chciała. Tylko, że jak ja schudnę, to mi te znowu się zrobią takie bardziej wydatne usta. Ty masz wydatne usta? Nie mam właśnie, jak często oglądam... coś robię, to mam straszne. W ogóle nie mam górnej wagi. Jak to nie masz? No nie mam. Kiedyś do mnie mówili murzyński trębacz, bo miałam takie duże. Mówili, przepraszam, to jest rasistowskie. Ale kiedyś jeszcze nie było rasistowskie. Znaczy było, ale w Polsce się nie uważało, że to rasistowskie. I mówili na mnie, że mam usta jak murzyński trębacz. Dobra, ja się biorę za test, no bo ja mam, nie mam pełnego szczepienia. Także robię sobie test. Radio nie potrzebuję, no bo ma pełne szczepienie, także robimy. Mój mały szkodniczek już wykąpany, ja przyjechałam, a pani tutaj była pod spodem, pod domkiem, tak? I wykąpała psa, a tutaj ja już mam gotowy obiad. Radek pojechał prędzej do pracy, bo tak jak Wam mówiłam, okazało się, że dzisiaj musi dużo pracować. I prosiłam jego też, żeby kupił takie miniaturki, bo mamy tylko podręczny bagaż. Także kupił taki dezodorant, sobie dezodorant, żele pod prysznic, chociaż tam są żele pod prysznic i pasty do zębów. Kremy sobie mam, po prostu takie pojemniczki, także przepakuję. I tak się będziemy zabierać. I zaraz się zabieram za pakowanie. Znaczy, pierw za jedzenie. O. Zobaczcie, jak pięknie bluebellsy zaczęły kwitnąć, ale jak późno. Zawsze bluebellsy były pierwszymi kwiatami, a teraz tak późno kwitną. Ale pięknie wyglądają. No i zobaczcie, ta magi biedna zmarznięta. Taka szkoda. No nic nie zrobimy. No i zaraz trzeba będzie też posypać odżywkę na trawę. Bo po zimie widzicie, jak to wygląda. W ogóle gdzieś w jakiejś mieszance mieliśmy taką otrawę. Ona jest taka nieładna, taka gruba, taka niefajna.
Ale jak dam taką odżywkę, taką fajną odżywkę, to się nazywa Evergreen, to ona dosyć ładnie wtedy wygląda. Cudeńka, co? Ślicznie, patrzcie w ogóle, jak klubczyk poszedł w górę, kiedy wam pokazywałam. A teraz patrzcie. Maseczkuję się, moi drodzy, jak widać zresztą. Górna część zużyta na dwa razy, została mi jeszcze teraz dolna, też będzie na dwa razy, także spoko. Uwielbiam tą maseczkę. Spoko jest, naprawdę fajna. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.